O, ja cię kręcę, byk się odezwał, ty. Ale kurwa, to nie tam, gdzie... Aha, my zaczęliśmy... witamy już po krótkiej przerwie. Od tamtego polowania minęło dosłownie 10 minut. Teraz będziemy pędzić Hirsza. No i co, taki sam skład jak wcześniej. Tym razem, że jeden pies doszedł. Dosłownie niepotrzebnie, ale mniejsza o to. Plan wygląda następująco. O kurwa, nie narysowałem. Dobra, nieważne. Plan wygląda mniej więcej tak, że ustawiamy się na tej linii i każdy sobie tam zajmuje jakieś miejsce. Jest nas 7, więc 2, 4, 5, 6. Nie, troszkę za ciasno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Oczywiście jedyneczkę zajmuję ja jak zwykle. Kto chciałby dwójeczkę? Ja mogę. No dobra. Dwójeczkę. Ja, czyli ja. Mrozik. Czyli to. Mrozik. Dwa. Mrozik. Ja trójkę. Mrozik. Trójkę, Komandos. Ja piątkę. A czwórkę? Dziki. Ja dziki. Piątkę, kto chce? Bury? Ja piątkę. Bury. Szóstka. Ja królik. Królik. I moja siódemka. Krzak. Lecimy na miejsce, no pogoda troszkę do dupy, nie ukrywajmy. Jest dobra. Jest dobra, ale mogłaby być lepsza. Jeszcze na szybko tak... Chyba każdy wie jak iść. Tak mi się chociaż wydaje. No co, do przodu. Do przodu, ale czasami są inne taktyki chodzenia do przodu. Możesz iść do przodu, ale tyłem. Nie miałaś sensu. Wiem. Nie musisz mi tego mówić. No i dobra. I tutaj te całe jeziorko będzie naszym takim punktem zbornym. Nie zbiornym, zbornym. Tak słyszałem chociaż. A na koniec jeszcze pójdziemy jeszcze tutaj o na te bagna. Tu zawsze wszystko spieprza, kurde. I tu na tą rzekę. Tą małą taki odcinek małej rzeki. Tam wszystko też spieprza i tam też zajdziemy, ale to chyba już poza wizją. Więc no. Śród na pewno wziąłem. Wziąłem, dobra. Jest git. Na chwilę się zmutuję. Ten miot już został w sumie polowany w pierwszym odcinku, ale jest dobry, no to nagramy jeszcze raz. Najwyżej w czwartym tam zmienimy może mapę, a może miot. Nie wiadomo, kto wie. Ja myślałem, żeby Whitehart Island przepędzić. Taki strasznie długi miot, kurde. Tam strzeliłem kiedyś takiego pyka 196 punktów. Dobry miot w sumie. Jutro będziecie? Raczej tak. A co, to tylko bury będzie? Ja zależy od który. Dziki jeszcze. No, zapewne o takich godzinach jak dzisiaj, nie? 17. To ja nie będę miał treningu, to ja też będę. No to luz. To raczej ekipa będzie. O, zrzuta znalazłem i liść się jeszcze w raczej... O, spieprza właśnie. Czyli drużynę raczej mamy już. O, zbiorówki. Najwyżej jak wszyscy nie będą, to weźmiemy jakieś mniejsze mioty, może trochę inne. I no, tyle w sumie. Teraz by się przydało, jakbyś Komandos mógł przyciąć, nie? I
Widzimy się na miejscach i już jak na... Ale tu musisz poogarniać ten twój program. Jesteś w ogóle? No jestem, jestem. No się nie odzywasz? Albo wiesz. Traumę masz? Znaczy kurwa, traumę. Jak to się nazywa? Jak się stresujesz wyjść przed kamerą albo na scenę? Nie. Po no prostu... stres, po prostu. Tremę, tremę. O, masz tremę? Nie, nie, nie. Po prostu ten... Nie chcę czegoś tam powiedzieć i wiesz. A co ty możesz powiedzieć? Że dziewczyna cię rzuciła, której nawet nie masz. Ha, ha, ha. Kurwa. O Boże, Boże. A to takie komentarze, o Jezu. Komentarze. Kto ci komentarz może napisać? Mama? Ogólnie na pierwszym odcinku Kotwa to dużo jest komentarzy. Z kogo? Ja pamiętam jak ty kurwa nagrywałeś ten. Jak to się nazywa? O! Łania się odzywa. Anio. Pamiętam jak ty nagrywałeś ekran telewizji, kurwa, monitora telefonem, nie? Jak mówiłem, jak ja kiedy to było, cicho tam? 42 wyświetlenia ma ten nasz filmik z pierwszego, a nie, 49. Ja pierdol, będę sławny. No co się śmiejesz, kurwa? Tutaj na przykład teraz jest jakiś, mam filmik w polecanych. Polowanie na mapie Logger's Point, część druga i gościu ma na przykład 19 wyświetleń, a my mamy 49. To jak wpiszesz zbiorówka, co nie? No to wyskakuje nasz, ale... Tak, trzeci filmik to nasz. No te pierwsze to są Pietra Sai, znaczy RX Mastera i tego Mańka. Ale ich filmiki mają po 4 lata. Nasze są kurwa świeże jak... nie wiem jak co, ale na pewno świeże. O, dokładnie. Te łanie chyba spieprzyły do miotu. Ta, spuszony i poszły w pizdu w sumie, ale... Ale powinny odbić do miotu. Jeleni tam będzie w sumie dużo, jak zwykle. Ta jedynka, co tu zawsze jestem, to moje ulubione miejsce, nie? To jest takie fajne, iść sobie obok granicy. Wszyscy są na miejscu? Tak. 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 Dobra. To naprzód, moja drużyno. Pierścienia. Zasady takie same jak wcześniej, czyli jak coś strzelicie, to zaznaczcie sobie, jeżeli nie jest po drodze. Ale postrzałki na koniec będą szukane. Ale widzę, że śmieszkowanie ci zostało. Kurwa, dość. Ja bez śmieszkowania to jak... To jak kurwa, no nie wiem, teraz moja głowa nie pracuje. Jakiś porównań szukam, ale nie mogę znaleźć. Kurwa. O, jelenie chyba pobiegły na ciebie. Kto obok mnie w ogóle jest? Ja idę, chodź. Tak nie spojrzałem zbytnio. No nie, dlaczego deszcz musi padać, kurwa. Deszcz w tej grze to jest normalnie najgorsza rzecz, jaka istnieje. Gówno widać. O, jelenia mam. No ty skurczybyku. Tak właściwie skurczyłanie, bo to łanie. I leży. O, kolejna. A, spieprzyła.
Góry strzela i nawet nie mówi, że ma. Koza. Tamol. Bo to bury. Bury jest. Przepraszam. Nic się nie stało. Nie gniewam się. Coś ostatnio kaszle jak Żyd pod prysznicem, nie? Co za porównanie. No to mi akurat wyszło. A je. Czasami tak kaszle, no. A nie palę fajek. Przysięgam. Nie kurzysz. Nie. Coś ty. Fajki B, koks, mhm. Macie coś? Ja tą kozę ubiłem, póki co. Mi tu Ania gdzieś spieprzyła na lewą stronę, tylko tu jest granica, mi się nie chce chodzić, bo tu taki dołek jest taki. Bym musiał wejść w niego, później wejść, mi się nie. O nie! Opuszczasz rezerwat! Jakim cudem? Zawróć albo zostaniesz przeniesiony do leśniczówki. Ej, no czemu kurwa ten? 21 sekund mi zostało. Jestem jakieś 30 metrów od tej linii zasranej, a mi pokazuje, że ten... O, jelenie na ciebie, mrozik, pobiegły. O, dobrze, dobrze. Tak mi tropy pokazują, są skierowane w twoją stronę. Ale chyba a, dlatego, że jest ten... Że granica. Kurwa, trochę. Właśnie, u mnie też jest tutaj w sumie... Ja tak trochę wiecie. Jestem trochę z tyłu, nie wiem czy będziecie musieli poczekać. Ale to w niektórych częściach Hemendalu, co nie? Przejdziesz granicę, nic ci nie robią. Nawet nie dotarłeś do granicy, a już cię każą zawracać. No wiem, tak jest kurwa na tych mapach. Ej, weźcie, zatrzymajcie się przez chwilę. Ja tak nadrobię troszkę metrów. Jestem jakieś, nie wiem, 150 metrów od linii takiej naszej. Musiałem znaleźć płytę wodę. Więc zatrzymajcie się tak dosłownie na chwilę. Ja tu nadrobię troszkę. Ile saren się... Kozikiem. Właśnie, na Hemendalu fajne bzyki można ogarnąć, ty. Bo tam, wiesz, dużo dróg jest takich, gdzie można się ustawiać, ale to już z naganką. O. Myślałem, że ktoś kurwa w parzanta strzelił z blazera. Nie, koza na mnie wybiegła od tamburego. No, będziesz mieć tamburego, tamburynku. Ej, tak. Masz nowy nick, ty. Tamburynego. W The Hunterze się już chyba zmienić nie da. No nie, musiałbyś napisać do tego. Dobra, startujcie. Musiałbyś napisać do supportu chyba. Deweloperów. A sorry, jeszcze... No. Tego od dzika dostałem tą sarnę, bo tak nikt mi nic nie mówi, słyszę sarna leci. Kurde. O, mrozik, możesz sobie usiąść na zwyżkę. Dobra. Akurat. O kurwa, lis! O kurde, przepraszam. Mamo, jakbyś to oglądała, to wybacz. takie chamskie... O nie, ja mam śród! A nie loftki. Ja pierdzielę, no. I dupa, no i lis pierwszy. Ej, Huber! O, jest! Huber! Haha, dostał! Kurwa, mnie nie przechyczysz, ty! Rudy chujku. Huber! No? A tu taki prank też, albo na złość, tak wysyła link do twojej mamy. Szczęście, nie masz jej znajomych, ani nie wiesz jak się nazywa.
21. Kurwa, 75 A to się sprawdzi, spokojnie. Mam prywatną listę znajomych. Więc nie próbuj. Czy ty naprawdę, Mrozik, usiadłeś na nią? A nie, myślałem. Nie. Kurwa, bo tak się wydawało, jakbyś wyżej trochę, nie? Jak patrzyłem w tę stronę. Kurde, no ja jestem trochę z tyłu. Ale dobra, chuj z tym. Najwyżej wy pierwszy raz postrzelacie, a nie ja. Jelenie na Mrozik na ciebie biegną chyba. O. Tak mi się wydaje, tu mam tropy takich delikwentów i jeszcze lisów. No dobra. Jelenie. Jeleni będzie dużo. Mi się wydaje w sumie. Dużo śladów tu jest strasznie tych jeleni. Macie coś tam? Jelenie. Pusto. Nic. Będzie tak jak na Logersie. Nic nie widzieć po drodze, a na koniec to kurwa będą moje kusy. Tylko szkoda, że tu nie ma zwierząt, które... kusami. A może sarny mogą być. Nie, sarny tu nie. A szkoda, bo fajnie by było zobaczyć takie, wiesz, takie kozła jakiegoś takiego. Albo perukarza. No, perukarza też. To w ogóle trochę śmiesznie, bo tu jest jesień na Hirszu, nie? I na jesień sarny rzucają parostki, nie? A widzisz czasami kozły, kurwa, topkowe tutaj, nie? Nierealistyczne. Albo są w Peruce właśnie, nie? Dziki przede mną. Dziki nasz? Tak. To strzelaj. Drugiej takiej Powiek okazji blas. Możesz nie mieć. O chuj, ile tu mam tych. O kurde, znaczy się. Jelenie i lisy. Tak, tropy dwóch lisów i trzech łap. Ej, komandos na ciebie, młodzik. Z której strony? Z twojej lewej. Tyłu jestem. Wy już jesteście tam przy końcu i nic nie strzelacie? Tu nic nie ma. Jak to nic nie ma? Kurwa, zatrzymałem się i normalnie wszystko wyparło. Jakim cudem? Po mojej lewej nic nie ma. Bagna nie będą, no zapewne ta. Ogólnie poleciał w twoją stronę. Ten jeden. Ale wasze w lewo czy w moje w lewo? Lewo jest moje tylko jedno. O, już się coś zaczęło pojawiać. No, bo ja wkraczam do akcji. No, patrzę na Mrozika i nic nie leci. Dobra, no, leci, lecą łańki tam do ciebie. Tu mam w chuj dziobu. Powinniście już mieć zwierzę jak nie wiem. 4 jelenie, 2 dziki. Aha, widzisz, mówiłem. Ja widzę tylko psy. O chuj! Znaczy o kurde! Dziś przede mną. Dobra, komandos, znaczy, Boże, Hubert, powstrzymuj się.
Może mam. Ile tu jest zieleni? Troszkę za głośno krzyknąłem. Odnoszę pewne wrażenie. O kurde, dzik kolejny. Dzik leci na ciebie, mrozik. Człowieku, czy jest tyle zwierząt, że już nie wiem. Ale byk. 500 dzik mi wbił właśnie w ten. Dwa byki. A ja breneka jest dozwolona na sarn? Nie pamiętam. Tak. Jest, jest. A, czyli ja, dobrze, szczerze. Wale z 10 paczek. To tyle tego. Chyba tyle mam zwierza, a muszę zmienić amunicję. Chyba jak nie mogę strzelać do poza rezerwem, jak on obok mnie. No mam zwierzę od gromań. Dobra. Strzelam do saren. Ja do wszystkiego. Kurde, no tyle zwierza. A ja złą amunicję wsadziłem, nie? I łania na mnie wybiegła, a ja miałem dubeltówkę, ale z loftkami. Cholera. Dobra. Zmieniam. Kurwa, ale nawalacie, ty. Jak na drugiej wojnie światowej. O, świnia na mnie. O kurczę, zaraz tamo mi się skończy. Mi też. A mówiłem, weź więcej. U mnie nic nie ma, zero późno. Jakim cudem? Musisz iść tu w naszą stronę. No, idę właśnie. Duży ja tu stoję, jakby coś odbijało. I co, zaśrotowałaś? Do czego? Dobra, będzie dyskwalifikacja. A, ze śrutu. Po co ze śrutu? No co, ty amunicji nie wziąłeś? No już nie mam. Ja pierdolę. Mówiłem ci, weź więc. Tam duży rower biega. Biegnie. Ja strzeliłem jakieś. Biegnie na was lisy, jelenie, sarny. Właśnie ode mnie łania jedna spieprzyła i ten i... Tu nie wiem. I lis. To jest jeleń? Dobra. Trudno. O, świniak. Dobra, ja tam zaraz z breneką biegam. A mogłem wziąć brenekę. Nie można strzelać do zwierząt poza rezerwatem. Ej, tu jakiś lis czarny biegnie. To zapewne hybryda. No. No jak? Nie, czemu nie mogę strzelać do zwierząt poza rezerwatem, no? No, obok mnie biegnie koziołek. Dobra, jest. Ale ten bez ammo. Kurwa. Breneka. Co robiłem, ile tego tam było? No kozioł tu jest. Dobra, biegnę z breneką. Co to? O, padł. Dobra, lis biegnie. Ja pierdolę, ty. Aż mój pies zaczął szczekać. No kurde, nieprzyładowany kurde. Taka nawalanka. Ile u mnie akcji było, ty. Ale denerwuje to pytanie o ten. O to, czy wypchać zwierzę, czy nie. Czy jakaś farba jest. O kurde. Co ja? No nie, to ja do dzika szczekam. Dobra, jeszcze się nie kończy, ja pierdolę. Wydaje mi się, Krzaku, że to nie jest twoja ostatnia To powiem co? Wam, znikający koziołek, zebrać go? No. Nie wiem, zbierz. Ja nie umiem w biegu strzelać. To zadaj mi lunetę albo wśród załóg. Jak to jest 200 metrów wszystko ode mnie.
przebić. Ile ja tu mam tropów, goście? Dzięki, leci na siebie łania. Gdybym tutaj przyszedł trochę szybciej i nie musiał przechodzić, wiecie? O, komandos, ty do niego strzelałeś. Do tego świniaka i przyszedł do mnie. Lisa, Misa, dziki. Aż idę wam tam pont, ty. Ile ja tu mam tropów, goście? O kurwa, świniak. Dobra. O kurde. Leży. Dobra, ja tam biegnę z Breneką. Ja chyba trzy odyńce strzeliłem. Do ciebie, a Hubert, właśnie... Lis. Na mnie? Tak. 140. Chuj, ściągam lunetę. Walić to. Kurde, co to było? Wiecie, ile ja mam tu tropów? Jak ktoś chce sobie po expić, to niech do mnie przyjdzie, nie? Tam nic się brydaj. Ile ja tu mam tropów, goście? Gdybym ja tu przyszedł trochę szybciej, nie? O Jezus. O Boże. A, ode mnie nie dostał w ogóle, ta łania w ogóle nie dostała ode mnie. Mimo, że do niej prałem cały czas. O Boże, ty. Wiecie, że to jeszcze nie koniec polowania. Tak. To najlepsze. No, ładno zostało. Tylko mi breneki same zostały i 2-2-3. Po co ci 2-2-3? No na lisy i te, sarnie. To przecież loftki mogłeś wziąć. No ale wiesz, no, na jakiś dłuższy dystans? To walisz normalnie. Nie mogę zbierać, co nie? Zbieraj. Byki tam za. A byki jakieś były w ogóle? Są. Dwa. No leżą dwa. Dwa byki. A kto strzelił? Nie wiem. Nie wiadomo. Ja? Nie wiem, tyle osób strzelałem. Nie wiem. O, jest odynieś jakiś. Coś biegało i strzelałem. To jak biegło, to strzelali wszyscy. No na mnie wszystko pobiegło, nie? Bo u mnie na początek nic nie było. Wy zaczęliście pruć i wszystko na mnie odbiło, nie? No tam to by latało, kółko. I kurde, bym łanie strzelił jeszcze i lisa, ale miałem... Następnym razem trzeba wziąć dwa sztucery, nie? Jeden z kolimatorem, a drugi z lunetą. To jest plan. Bo jak masz dubeltówkę i widzisz lisa i sarnę, a jelenia, nie, to jelenia z loftek nie strzelisz. Coś tu, o kurwa, ile tu trochę. Właśnie, pokot. O, pokot. Ty, tu pokot można zrobić. Poczekajcie. Ile tu zwierza leży, ty? No, można zrobić taki ala pokot, ty. No chyba idziemy jeszcze, czy nie? No pewnie, że idziemy. Szkoda, że nie da się tego jakoś ustawić właśnie w taki pokot. No właśnie też szkoda, ale... coś ogarnąć, tak jakby podnieść tego byka, co tu jest, i go ustawić jakoś, i nie wiem, zrobić jakieś zdjęcie byka takie. Strzeliłem? Nie. Jeśli coś w stylu polowania hubertowskiego czy coś. Ej, dobra, to ten, to no, zbiorę wiem. Tego byka i ustawię mu. Nie wiem, czyli to Ury do niego strzelał z 286 metrów komandos na 2,5. No właśnie. Bez lunety? Wiemy. 300 metrów do niego. Kurde, nie wiem, czy kadr pozwoli, bo szczerze. Chyba z tym bykiem nie wypali, trzeba... Ta, to nie da rady, to poczekajcie. Nie wypali, tak. Tylko to, trzeba z tą kozą na przykład. Tutaj kozę podnieść. To komando strzelał. Poczekajcie chwilę. Piesku, odsuń się. W takiej kolejności, że najpierw te... Ale nie mogę zmieniać, dziki. Wiesz, nie mogę przestawiać tych zwierząt, co tu już leżą. No. Dobra, to trzeba po prostu jakoś ustawić się. Jak taki o się położę. Dobra, ustawcie się jakoś tak obok mnie. Czekaj. Tak za nami się ustawcie, nie? I weź ktoś psa tego, żeby tych trup.
Ile nas jest w ogóle? Tutaj trzeba. Posuń się bury trochę do tyłu. Aaron, zostan. Dobra, i wy się przybliżcie do nas. Tak wiecie, stańcie po prostu, nie musicie kucać. Wszyscy z tyłu stańcie i weźcie broń do łapy i się spójrzcie. Bury. Bur mogłeś już kucać obok mnie, nie? Dobra. Albo dobra. O, idealnie. Czekajcie, Mrozik, spójrz się w twoje lewo trochę i do głowa i będzie wszyscy git praktycznie. No i zostań i... To dzik, przysuń się trochę. Dobra, i spójrz się w twoje prawo. Dobra, jest git. Wszyscy są idealnie ułożeni. Czekajcie. Pyk. Nikt nie mrugnął? Zapewne ktoś mrugnął, ale mniejsza. Dobra. Możecie zbierać tu resztę. Tam ta łania na drugiej wyspie. Jak na drugiej wyspie? No tam, przed nami. Na brzegu. Ale leży, czy stoi? No leży. Aha. Starno. Kurwa, jak ona tam weszła, ty? Ja ją dopiero teraz zauważyłem. Powiem ci, że ciężko będzie. Bo tam nie można się dostać praktycznie, nie? Bo zwierzęta mają taką głupią umiejętność pływania, nie? Nie, tu raczej nie wejdziemy pod połanie, więc... Więc sobie ją zalicz tam, nie wiem kto strzelał, ale niech sobie ją ktoś zaliczy. To jest właśnie ten problem, nie wiadomo kto strzelał. Popatrzcie, weźcie lornetkę, ja. Popatrzcie na dziury. Jak będzie, wiecie, mała, no to 6,55 komandosa. A jak, nie wiem... A jak strzelał ktoś z dziewiątki? Nie, dziewiątki nie ma? Ja mam. No to jak ktoś, jak duża dziura, no to ktoś z dziewiątki albo z 30.06, ale ja dołam. Ja tam bez lunety wszystko tam napróbowałem, później widziałem lunetę, co nie? No dobra, chyba na te pójdziemy na te bagna już po wizji, więc chodźcie, tu się ustawimy, tak jak wcześniej. I ten, tu na rzeczce, ustawimy się i git. Dobra, tam z drugiej strony, albo tutaj stańcie, no. Tutaj w szeregu, zostań, ale nie w wodzie, bo będzie wam, ustawcie się na lądzie. Poczekamy na resztę. Psy sobie uspokójcie, żeby się położyły. Bo zmęczone zapewne. No, moi tam ma 200%, więc. Głowa mu sama wydaje. Dobra, chodźcie tu wszyscy. Trzeba zrobić podsumowanie. Zaraz! Dobra. Ustawiajcie się tu w szeregu. Tu o gdzieś. Obok siebie. Jak ktoś siebie nie lubi, to nie pójdzie na drugi koniec. Tutaj Mrozik z plazerkiem. Kurde. Królik, jaki ping ma, 266. Uuu. Ktoś, to ja takie byki. Dobra, to się znajdzie później, chodź tutaj, nie ma czasu. Dziki same się nie strzelą. W ogóle, kto strzelił dzika? Strzelił ja. Ktoś dzika, bo dzików to... Kto to wyszedł? Ja strzeliłem. Bo ja strzeliłem chyba 3, a miałem 4, nie? Jeden z pieprzy. A jednego. Albo ktoś go dostrzelił już. A, w sumie mniejsza.
Komandos, ustaw się trochę z przodu. Już tego psa uspokoję. Ty też tu się ustaw. Dzik. Wszyscy ustawieni. No chodź tu bliżej. Weź broń do łapy, żeby profesjonalnie. Zakończenie polowania. I... O! Weszło za pierwszym razem! Polowanie uważam za zakończone. Oczywiście nie dla nas, bo jeszcze idziemy tam na bagna przeszukać. Padło ogólnie 30 sztuk, jeżeli mamy liczyć tamtą łanię jeszcze. Co jest fajnym bardzo efektem, bo jeszcze tyle zwierząt tutaj nie padło. No, więc to jest taki rekord. Jeszcze lis jakiś przeżył. No i tam, ale przeżył, a to się nie liczy jak przeżył. 30 sztuk ogólnie padło i w sumie to jest lepszy też wynik niż na tym Logersie. No i co? I w sumie to tyle i do widzenia do następnych filmów. No, trzymajcie się, Dashbur.